Tą informację dedykuję dla wszystkich pieców i bardów Ewangelii całkowitej tolerancji. Słuchajcie, jest coś takiego jak budżet obywatelski. Każda gmina zasadniczo ma coś takiego jak budżet obywatelski, każde miasto ma budżet obywatelski. To jest taki konstrukt, gdzie ludzie, obywatele mogą zgłaszać różnego rodzaju projekty i następnie obywatele głosują nad tymi projektami. Po czym te projekty, które wygrają ten konkurs są finansowane, ich realizacja jest finansowana przez z budżetu gminy, miasta. I teraz tak, nic nadzwyczajnego. Gdyby nie pewien drobny, drobna sytuacja, która ma miejsce w tej chwili w nieodległym od nas Szczecinie. Tam też jest budżet obywatelski, to się nazywa SBO, Szczeciński Budżet Obywatelski. I e, pewna grupa e, mieszkańców miasta, która jest anonimowa, zgłosiła do budżetu obywatelskiego pomysł, m, aby e, w centrum miasta stanął pomnik rogatego bóstwa Bafometa. Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest. to jest e, e, pomnik e, szatana. E, <tuszy> <tuszy> To jest naprawdę dziwne, słuchajcie, bo a, takie rzeczy do tej pory wydawało nam się, że e, tylko w Ameryce, tylko w filmach. 2018 rok, tak? E, e, z tego co pamiętam. E, pomnik Bafometa po jakiejś tam batalii prawnej e, stanął e, przed siedzibą, a, patrzę ten artykuł, przed siedzibą. Parlamentu Stanowego stanu Arkansas. Tak, to jest pomnik rogatego tego bóstwa, takiego ze krzywami, błogosławiącego, i koło niego dwójka dzieci wpatrujących się namiętnie w postać o koźlej głowie, tak, z rogami, z takimi różnego rodzaju symbolami, pentagramami. No i właśnie coś w tym stylu miałoby powstać w Szczecinie. Miasto odrzuciło ten projekt na starcie, nawet chyba nie wszedł pod głosowanie. Nie zmienia to faktu, że ci obywatele, pozostając anonimowi, którzy wyszli z tym pomysłem, dalej ten pomysł forsują i szukają teraz ścieżek prawnych, które by miały zmusić miasto jednak do tego, aby przywrócić ten projekt w konkursie, żeby można było na ten projekt głosować. I tak mówię, jeszcze nie tak dawno to się wydawało, że nie, w Polsce to jest niemożliwe, absolutnie nie ma takiej możliwości, to jest bajka, to tylko gdzieś w Ameryce, u tych wariatów w Ameryce. Hani ta rzeczywistość przyszła i puka, nawet nie puka, wali w nasze drzwi, wali w nasze drzwi. E, dlatego, e, dlatego właśnie dedykuję tą informację tym, których nazywam bardami Ewangelii pełnej tolerancji. Kto ma uszy, nie słucha. Naprawdę. A takich jest wielu. Bardów chrześcijańskiej Ewangelii całkowitej tolerancji. No cóż. Okej. Okay. Witam wszystkich w 13. już reformeli. 13 to nie jest pechowy numer. Nie wierzę w takie rzeczy. Tym bardziej, jako chrześcijanin nie wierzę w takie rzeczy. Dla mnie nawet 13 to jest szczęśliwy numer. 13 to jest dzień, w 13 dzień miesiąca był dniem czasu sierpnia. Dokładnie rzecz biorąc, to był dzień, kiedy stanąłem na ślubnym wiewierszu z moją żoną 15 lat temu. Także 13 dla mnie jest dniem szczęśliwym. I 13 jest szczęśliwa. <noise> Oczywiście żart. Ale witam wszystkich jeszcze raz w częstej reformeli. Dzisiaj, kochani, dwa tematy. Pierwszy temat dotyczy pewnego stereotypu. I poruszam go, dlatego że on gdzieś się przewija w różnego rodzaju informacjach, w różnego rodzaju filmikach, w różnego rodzaju rozmowach. Zwłaszcza, że żyjemy w kraju, w którym większość stanowią ludzie, którzy przynajmniej nominalnie określają się jako katolicy, a więc de facto są członkami kościoła rzymskokatolickiego kościoła rzymskiego. O co, o co chodzi, jaki to temat? Ano taki, że, że ten temat moglibyśmy ująć takim innym zdaniem. Protestanci nie uznają Maryi. Chciałbym się do tego odnieść, tym bardziej, że w, myślę, że w, ten temat w ogóle warto jest poruszyć, bo myślę, że w samym ewangelikalnym chrześcijaństwie, biblijnym chrześcijaństwie, um, jest również pewien problem z tym. Um, szczególnie e, z tytułem Theotokos, bożej rodzicielki, tak? czy matki boskiej, jak to. Po polsku tak się to tradycyjnie e, mówi. A, pierwsza rzecz: protestanci nie uznają Maryi. Absolutny fałsz. Jeżeli ktokolwiek używa takiego sformułowania, wskazując na protestantów i mówi, że oni nie uznają Maryi, to niech pamięta, że trzy palce wskazują na niego. Kłamstwo. Kłamstwo i rutne kłamstwo. Mając e, zasadę sola scriptura, tylko pismo, nie jesteśmy w stanie odrzucić Maryi. To, to byłby absurd. Odrzucić, co to w ogóle znaczy odrzucić Maryję? Jeżeli ktoś zarzuca mi, że ja jako protestant odrzucam Maryję, to niech mi powie, co on rozumie przez to, że ja odrzucam Maryję. Ponieważ ja nie mogę odrzucić matki Pana, to, to, to mówisz raz, to byłby absurd, to byłby nielogiczne. Jezus przyjął z niej ciało, Jezus się z niej narodził, więc jak można ją wyrugować z Ewangelii, jak można ją wyrugować z historii zbawienia, jak można ją wyrzucić? To jest niemożliwe. Po prostu najwyższa się niemożliwe. Nawet tytuł Boża Rodzicielka, Matka Boska, jest również teologicznie przyjmowany przez protestantów. Wierzcie mi jest. I jest to, y, ma to podłoże historyczne. Zaraz pokrótce powiem o co mi chodzi. Otóż w, w historii Kościoła, szczególnie pierwsze wieki, ale tak trzeci, czwarty, piąty wiek, w sumie już od, nawet od drugiego, zaczynają się różnego rodzaju problemy e, z tym, jak określić, kim tak naprawdę jest Chrystus. E, aby zdefiniować i podać do wierzenia ludziom prawdę, kim jest Chrystus. I na bazie tego pojawiają się problemy. Różnego rodzaju wariacje e, patrzenia na osobę e, Jezusa. Wiele z nich jest nieortodoksyjnych. Na przykład Ariusz, Arianie. A, którzy odrzucili bóstwo Chrystusa, uważając, że, człowiek, że Jezus jest tylko człowiekiem. Oczywiście Kościół wystąpił e, przeciwko temu, uznając i podając do wierzenia, e, w co my dzisiaj, jako chrześcijanie, jako protestanci, jako biblijnie wierzący, wierzymy, że Jezus jest Bogiem. E, czwarty wiek. E, pojawia się coś takiego, jak apolinaryzm, Um, głoszący na przykład, że Jezus um, czy że Logos wcielając się, stając się Jezusem człowiekiem, przyjął tylko ciało i bezrozumną duszę, ale nie umysł. Czyli jakby przyjmując tylko e, część e, człowieczeństwa na siebie, a bóstwo wypełnia tą część, która jest przynależna umysłowi. Przeciwko temu na przykład wystąpił Jan Chryzostom, mówiąc, że to, co nie, nie zostałoby przyjęte, nie mogłoby być zbawione. Um, oczywiście przeciwko temu opowiada się cały, e, cały ortodokcyjny kościół, cały prawowierny kościół. E, mówiąc, że nie, to później prowadzi do tego, co zostało w 451 na Soborze w Halcedonie sformułowane jako tak zwana Unia Hipostatyczna. Ale zaraz do tego dojdziemy. A również pod koniec IV wieku myślę, że na kanwia polinaryzmu pojawi, pojawia się coś takiego, co się nazywa nestorianizm. Nestoriusz e, jest mnichem. Um, jest człowiekiem, który przynależy niejako do um, antiocheńskiej szkoły e, katechetycznej. A jego e, przyjacielem, myślę, że też i kimś, na kim się na historii już bardzo mocno wzoruje, w tym co głosi, jest na przykład e, Teodoros Mopsuesti, też czu, pre, reprezentant um, Szkoły Antiocheńskiej. Um, Problem, jaki jest z, z Nestoriuszem, jest taki, że Nestoriusz zaczyna e, głosić nauki o wcieleniu, e, czyli chrystologi chrystologiczne nauki, tak, mające w centrum Chrystusa, e, że e, boska natura nawiązała kontakt w Jezusie e, z ludzką naturą. E, że zatem osoba Chrystusa nie ma charakteru realnego, a ma charakter moralny że Logos się wcielił, ale się nie zrodził. Stąd w Jezusie są niejako dwie osoby. Jest, jest Logos, Syn Boży i jest Jezus, tak, człowiek. Stąd Nestorius odmówił um, Marii tytułu Teotokos Bożej Rodzicielki. Twierdząc, że jedyne, co to może być że ona jest Theodoforos, czyli tą, która nosiła Boga. Um, może być Antotropokos, tak? Ta, która, dał, która jest rodzicielką człowieka. Albo Chrystotokos, ta, która urodziła Chrystusa. Ale nie można o niej powiedzieć, że ona jest Theotokos. Tak? Ta, która, e, e, która jest rodzicielką Boga. Oczywiście my dzisiaj współcześnie mamy problem z tym tytułem, szczególnie w ewangelicznym chrześcijaństwie, ponieważ źle go rozumiemy. Poddajemy się temu, co wprowadził kościół rzymski przez wieki, a mianowicie odebrał ten tytuł Teotokos, przynależnemu jemu miejscu w Chrystologii, a przesunął ten tytuł do Mariologii i tak naprawdę do kultu Maryjnego. I stąd mamy problem z tym tytułem, choć historycznie i teologicznie tytuł Theotokos Bożej Rodzicielki należy do Chrystologii, ponieważ ten tytuł wyraźnie wskazuje na Unię Hipostatyczną. O co mi chodzi? I o co chodziło ojcom Kościoła, ojcom Soborowym? Nestoriusz, ucząc o dwóch osobach, uczył, że. Logos niejako przeszedł tylko przez, przez, przez łono Marii, wcielając się w Jezusie. I nastąpiło takie powiązanie dwóch natur na zasadzie właśnie moralnej, przyczynowej, zadaniowej, ale nie ma, nie ma tej pełnej unii. W 451 roku, czyli później, Um, właśnie Sobór w Chalcedonie określił, zdefiniował, czym jest ta unia hipostatyczna, czyli unia osobowa. Unia, która dokonała się w osobie Jezusa Chrystusa. E, I e, od tego momentu szczególny sposób, choć Kościół wierzył w to wcześniej, ale w tym momencie zdefiniował to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Verus Deus et vero homo. Tak? Prawdziwy człowiek, i prawdziwy, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Więc w osobie Jezusa nastąpiło zjednoczenie, ale nie pomieszanie natury boskiej i natury ludzkiej, co później zaczął głosić monofizytyzm, tak, ponieważ Halcedon był odpowiedzią na monofizytyzm. A to zjednoczenie nastąpiło także bez rozdzielenia, że nie możemy rozdzielić tych dwóch natur, ponieważ rozerwalibyśmy osobę Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus zmartwychwstał, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i wstąpił do nieba jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, i zasiada po prawicy ojca jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ta unia jest wieczna. I tego uczył, uczy Halcedon. Ale wcześniej, w momencie, kiedy, kiedy mamy, mamy Nestoriusza i to wszystko, co się wiąże z jego nauczaniem, przeciwko temu występuje katechetyczna szkoła w Aleksandrii i Cyryl Aleksandryjski. I dochodzi do zwołania Soboru w Efezie w 431 roku. Zwołuje go cesarz Teodozjusz, ten sam, który powołu, powołał Nestoriusza na stanowisko patriarchy Konstantynopola trochę wcześniej. I Teodozjusz II, tak naprawdę jako cesarz, wtedy zwierzchnik też Kościoła. Musimy o tym pamiętać, że tak, de facto cesarze byli zwierzchnikami Kościoła w tamtym czasie nie papieże, <noise> w żadnym wypadku, ani nawet patriarchowie go cesarze. A... Tak naprawdę zwołał prawdopodobnie po to, aby, to, aby Nestor już tylko i wyłącznie odwołał to, to, co nauczał. Więc w tamtym czasie już Kościół miał dość, dość mocno wyrobione pojęcie, co jeszcze wówczas być może nie nazwano tego aż tak otwarcie, unią hipostatyczną, niemniej w to wierzono. Dlatego też przypisano Marii tytuł Teotokos Bożej Rodzicielki. Czyli ponieważ w jej łonie nastąpiła unia hipostatyczna. W momencie, kiedy, Jezu, kiedy po, poczęło się dziecię, w sposób cudowny, poczęło się dziecię Jezus, nastąpiła Unia Hipostatyczna, tak? Jezus był poczęty w niej i narodził się z niej jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Nie narodził się z niej jako człowiek, do którego potem się przyłączyło bóstwo, tylko on się z niej narodził już jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Stąd tytuł Teotokos, Bożej Rodzicielki. I Kościół ten tytuł nadał Marii. W rozumieniu chrystologicznym, jako e, tytuł maryjny, który jedno, jednakże e, nie wskazuje na Marię, a wskazuje na Chrystusa, który, i, który wskazuje na Unię hipostatyczną, na Unię dwóch natur w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Później, niestety, Kościół Rzymski zaczął e, na, pra, na bazie tego, e, tworzyć e, całe, całe nauczanie, które dzisiaj nazywa się mariologią, e, które podobno jest częścią teologii, choć dla mnie te, te dwie rzeczy się jakby wykluczają, bo teologia to jest teoslogo, wiedza o Bogu, mariologia to jest e, to jest wiedza o Marii, to dwie różne rzeczy. Ale okej, okay. e, i na podstawie tego zaczęto wprowadzać kult maryjny. No nie tylko tego, bo tam dochodziło też błędne tłumaczenie hieronima, kecharitomenę, także to jest gracja plena, łaski pełna, um, błędne tłumaczenie na łacinę. I na bazie tego później przy użyciu szczególnie jeszcze, a wiemy, że wielu teologów katolickich, rzymskich, rzymskokatolickich powiedzmy, w takim uproszczeniu ogólnym, um, miało tendencję do um, alegoryzacji. Pisma Świętego, więc kiedy używa się takiej metody alegorezy, tam gdzie jej nie ma, rzeczywiście, bo czasami są alegorie w Piśmie Świętym, ale one są ewidentne. Natomiast jeżeli tych, tych, tego nie ma w Piśmie Świętym i stosowanie tej metody powoduje to, że my możemy Pismo Święte odczytywać w jakikolwiek sposób chcemy oprócz tego, w jaki powinno być odczytane. No i niestety to prowadziło do różnego rodzaju zniekształceń i, um, i nauk, które tak naprawdę nie powinny nigdy zaistnieć. Doprowadziło to również do kultu maryjnego. E, I e, nawet ojcowie reformacji nie mieli problemu z, z tytułem teotoko, z Bożej Rodzicielki. Um, teologicznie, chrystologicznie. Kościoły wschodnie do dzisiaj ten tytuł rozpatrują chrystologicznie. Mam na myśli kościoły wschodnie ortodoksyjne, prawosławne. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że na zachodzie, a szczególnie w kościele rzymskim, rzymskokatolickim, ten tytuł przestał być chrystologicznie, postrzegany chrystologicznie, a stał się postrzegany tylko i wyłącznie, jako tytuł przynależny Marii co prowadzi dalej do różnego rodzaju kultycznych, e, niewłaściwych, niebiblijnych zachowań i nauk. Wobec powyższego e, protestanci nie odrzucają Marii. Nie odrzucają nawet tytułu Teotokos. Przynajmniej większość nie odrzuca tytułu Teotokos, Bożej Rodzicielki, tylko w sposób właściwy ten tytuł rozumie. Jako tytuł chrystologiczny, wskazujący na to, że Chrystus, który się począł w łonie Marii, był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tylko i wyłącznie. Nie, że Maria jest boginią, która nadała mu, nadała mu cechy natury boskiej, absolutnie, ale że w niej poczęło się dziecko, które od początku było prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A także protestanci nie odrzucają, absolutnie nie odrzucają um, Marii. Tak, to jest... Natomiast zdecydowanie odrzucamy kult maryjny. Tak, to, to muszę powiedzieć od razu. Zdecydowanie odrzucamy kult Maryny. ale kult maryjny, a sama osoba Marii, Matki Pana, są dwie różne rzeczy. Kochani, to są dwie różne rzeczy. Matka Pana, która jest w Biblii, jest osobą pokorną, która wskazuje na Jezusa i mówi, czyńcie to, co Wam każe. I my się słuchamy tego, tak? Ona mówi, czyńcie to, co Wam każe. I my czynimy to, co On nam każe, nie to, co Ona nam każe ponieważ ona nam powiedziała, że mamy czynić to, co on nam każe. Natomiast wielu ludzi zaczyna czynić to, co ona im każe, no ale to jest jakby inny, inny temat. A wobec, wobec tego tak, odrzucamy kult Maryjny, natomiast nie odrzucamy Maryi. Nie odrzucamy Maryi, bo jej nie możemy odrzucić. Jest, jest częścią historii, jest, jest, jest naszą siostrą w Chrystusie, jest, jest, yy, yy, jest wybraną przez Boga osobą, która przyniosła Chrystusa na świat. Tak, Wyszedł z jej łona. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Okej, okay. drugi temat, który chcę poruszyć, e, no, no jest taki troszkę kontrowersyjny, ale muszę go poruszyć i nie chodzi mi o to, że teraz tu zaczynam jakąś dyskusję z LGBT i tak dalej, i tak dalej, choć ta osoba e, definiuje się jako taka. Margot. A osoba dość słynna ostatnio, która spędziła no, trochę czasu w areszcie za różnego rodzaju ekscesy z tą ciężarówką z napisami e, anty-LGBT ale nie chodzi mi o to, co ona robi i jak tam walczy, chodzi mi o coś zupełnie innego. Mianowicie wczoraj Margot udzielił udzie, udzielił, udzieliła, udzie, udzielił, no sorry, wywiadu w Radiu Z, gdzie to jest artykuł, który znalazłem na portalu na temat. Gdzieś mi się tam wyświetlił w tym moim agregatorze artykułów. I trzy takie punkty no, są dla mnie po prostu niesamowite, które ona, czy on w sumie wypowiada. Um, Okej, okay, przyznam fragment i spróbuję to skomentować. Um, Aktywistka Stop Bzdurą to jest e, ta organizacja, którą e, Margot i jeszcze jedna osobistość o pseudonimie Łania tworzą. Została zapytana przez prowadzącą gościa Radia Z, Beatę Lubecką, o to, jak układają się jej relacje rodzinne. I teraz odpowiada Margot. Jak każda dobra chrześcijanka, wypowiedziałam wojnę własnej rodzinie. Okej. Okay. Mm, żebyśmy dobrze zrozumieli, co ona mówi. Bo bo mi się wydaje, że to nie jest do końca, jest to sarkazm i nie jest to sarkazm. Jak każda dobra chrześcijanka wypowiedziałam wojnę rodzinie. Ale dlaczego? Nie Chrześcijanie nie, nie wypowiadają wojny rodzinie. Mówi tak. Chrystus i apostołowie zalecają, żeby wziąć siekierę i złe korzenie odciąć, powiedziała e, Margot. Okej. Okay. Najpierw co do tego. Chyba nie, ciężko jest znaleźć lepszy przykład wyrwania słów Jezusa z kontekstu, przekręcenia ich i podanie ich jako prawdziwy fakt. Czy ten fakt zawsze jest prawdziwy? Sorry, jako fakt. Chyba nie ma lepszego e, przykładu. A... Margot określa się jako, jako chrześcijanka. Kochani, nie ma chrześcijaństwa bez posłuszeństwa e, Jezusowi. E, Jezus jest cielonym słowem jest Bogiem Wszechmogącym, który stworzył niebo i ziemię. Kiedy Bóg stworzył świat i stworzył człowieka, stworzył ich jako kobietę i mężczyznę. Jako kobietę i mężczyznę. I powiedział Bóg i było dobre. Hmm? Nie. Nie, ma, nie ma innych... Ja ostatnio widziałem gdzieś na jakimś na Onecie, yy, słuchajcie, takie określenie, yy, płeć metrykalna. Ja myślałem, że jest płeć męska i żeńska. Nagle dowiaduję się y, dzisiaj, że jest płeć metrykalna. Um, no dobra, ale y, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli się definiujemy jako chrześcijanie, to y, z założenia nie jest tym, który kocha Jezusa. A Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujesz, będziesz zachował moje przekazania. Jezus jest zresztą osobą, jest Bogiem Wszechmogącym, który daje przekazania na Górze Syna. To nie jest inny Bóg. To nie jest to, że Bóg Starego Testamentu jest inny od Boga Nowego Testamentu. To jest ten sam Bóg. Wobec tego określanie się jako chrześcijanin zakłada posłuszeństwo Słowu Bożemu. Zakłada posłuszeństwo Jego przekazaniem. I zakłada posłuszeństwo definicjom, które Bóg podaje jako prawdę. Również definicji małżeństwa. Definicji miłości definicji tego, czym jest płeć. Wszystko. Um, wiecie te słowa, które ona mówi o, swojej, o relacji z swoją rodziną, że zakładam, że chodzi tu po prostu, że rodzina się z nią nie zgadza. Z nim. Margot sugeruje e, tego typu e, zajęki osobowe. E, ale chodzi mi o to, że rodzina, rodzina się na to nie zgadza. z tego, e, w, tak jak nauczył Jezus, należy wziąć siekierę i odciąć a korzenie, czyli rodziny, odciąć się od rodziny, tak? Ponieważ rodzina to złe korzenie. Ponieważ rodzina nie akceptuje tego, co ja, co ja mówię. Czy rzeczywiście, po pierwsze, mój osąd jest na tyle obiektywny, że ja mogę określić, że każdy, kto się z tym nie zgadza, to jest zły? Mówię oczywiście o moim osądzie. To jest postmodernizm. Moja prawda jest moją prawdą, nie macie prawa jej ruszać. Ona jest prawdą dla mnie. Nie, prawda jest obiektywna. Jest jedna prawda, jest ona jest obiektywna. I nie ma znaczenia. Prawda jest dlatego prawdą, że jest prawdą dla wszystkich. Ale ta osoba wyrywa też te słowa Jezusa z kontekstu. To jest Ewangeliana, rozdział 15, werset 3. Zacytujmy. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu. Widzicie? Nie korzenie Jezus każe odcinać jakąkolwiek siekierą. Tylko mówi, że każdą latorośl, która we mnie, w Chrystusie, nie wydaje owocu, odcina kto? Ojciec. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Mowa jest o latorośli. Naprawdę, jest to ogromne. Ta osoba po prostu wyrywa te słowa, przekręca je zupełnie, podaje jako, jako prawdę biblijną i jako dowód na to, że ona ma rację. Jest coś potwornego. Dalszy ciąg wywiadu. Na pytanie dotyczące tęczowych flag na pomnikach odpowiedziała: Jestem chrześcijanką, drugie, raz, dru, drugie kłamstwo. Ten Chrystus należy do mnie. Nowy Testament jest dla mnie ważną księgą. To oburzenie nie dotyczy użyć religijnych, tylko zinternalizowanej e, nienawiści m, do osób LGBT. O, wow, jeszcze raz mówię: jeżeli ktoś jest chrześcijaninem. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to jest posłuszny słowu Bożemu. Absolutnie posłuszny słowu Bożemu. Tu oczywiście chodzi o tą sytuację, gdzie tam były zatykane te flagi na, na postaci Jezusa, gdzieś tam przed jakimś kościołem. Um, flagi tęczowe. Um, Chrystus, ona twierdzi, że Chrystus jest, nale jest Należy do, do mnie, mówi Margot. Ten Chrystus należy do mnie. Co to znaczy? Chrystus nie należy do Ciebie. To możemy my należeć do Chrystusa. Ale Chrystus nie należy do nikogo. Chrystus nie jest moją własnością. Nie jest moją własnością. To jest, tak, to jest takie postawienie się w kontrze do kościoła rzymskokatolickiego. Wy uważacie, że Chrystus jest waszą własnością. Nie, Chrystus jest moją własnością również. Nie, Chrystus nie jest niczyją własnością. To my należymy do Chrystusa albo do Niego nie należymy. Kropka. Piszę dalej, nowy Testament jest dla mnie ważną księgą. Co to znaczy? W jakim wymiarze jest dla ciebie ważną księgą? Ja często słyszę, że, no wiecie, moralnie to jest ważna księga, bo Nowy Testament mówi kochaj bliźniego swego, kto w ciebie kamieniem, ty w niego chlebem i tak dalej. Wyrywa się z, z kontekstu pewne fajne, ckliwe fragmenty i mówi się, zobaczcie, jak Jezus pięknie nauczał i teraz my powinniśmy w ten sposób postępować, a z, najlepiej jakby wszyscy inni postępowali w stosunku do nas właśnie w ten sposób. Bo to tak się rozumie, że Nowy Testament jest dla nas ważny. Nowy Testament, kochani, jest ważny dla tych, którzy wierzą, ponieważ jest autorytetem, nadrzędnym autorytetem i wskazówką, i drogą, i światłem, i wszystkim objawieniem Boga, słowem Boga, który przychodzi do człowieka i objawia mu prawdy o tym, o nim, o grzechu, o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie itd. To nie jest księga ważna, ja, ja mogę powiedzieć, że na przykład dla mnie ważną księgą jest, nie wiem, na przykład, to jest dla mnie dość ważna księga, Klejnoty, Bożych Obietnic. Nie, nie reklamuję w tej chwili, to jest, po prostu mówię, to jest Spurge'a. Rozważania na każdy dzień, bardzo ważna księga, tak, bo znajduje w niej naprawdę wiele Fajnych myśli i sentencji, które mogę każdego dnia wykorzystać w mojej, w mojej osobistej pobożności, w moim osobistym stosunku do Boga. Nie zmienia to. Ups. Chodź, kolego. Nie zmienia to faktu, że. Mieliśmy nową gwiazdę przez chwilę programu. Nowa gwiazda programu. Nie zmienia to faktu, że ta księga. Choć ma dla mnie ważny wymiar, to nie jest dla mnie żadna księga objawiona, to nie jest dla mnie słowo Boże. I zakładam, że dla tej osoby, dla osoby, która się przedstawia jako Margot, również nie ma to takiego charakteru, jak powinno mieć dla osoby zbawionej, dla osoby nowonarodzonej, dla osoby wierzącej. I trzeci fragment z tego wywiadu: Tak długo jak podchodzimy do tematu osób LGBT ze złą wiarą, zakładając, że są złe, oszukują, grają w jakąś nieczystą polityczną grę, to ciężko będzie wam, kochana Polsko, dostrzec, co to osoby tak naprawdę mają do powiedzenia, dodała aktywiska. Okej. Okay. My nie podchodzimy do osób LGBT ze złą wiarą. Przynajmniej ja nie podchodzę do osób LGBT ze złą wiarą. Ja, podchodzę do... ja w ogóle nie podchodzę do osób LGBT. Ja podchodzę do ludzi. mnie nie obchodzi, czy ktoś jest LGBT, czy jest TGLB, czy cokolwiek inne. Mnie to nie interesuje. Ja podchodzę do ludzi. A pisze dalej, zakładając, że są złe. Tak, zakładam, że są złe. Ale nie dlatego, że są LGBT, tylko dlatego, że są ludźmi. Ponieważ, jak mówi Słowo Boże, ludzkie serce jest złe od młodości. Innymi słowy, my się rodzimy w grzechu i dopóki Bóg nas z tego grzechu nie wyciągnie, jesteśmy buntownikami wobec Boga, wobec Jego rzeczywistości twórczej, wobec tego, jak Bóg definiuje świat, jak Bóg definiuje rzeczywistość. Bez tego każda osoba, która jest niezbawiona, jest z natury zła. Tak? I, I w ten sposób patrzymy na świat jako chrześcijanie. Sorry. Jednakowoż patrzymy na tych ludzi z miłością, nie z nienawiścią. E, ponieważ chcielibyśmy i pragnęlibyśmy, aby zbawienie stało się udziałem każdego. E, Margot również. Um. Błędem jest, i tu mówię do chrześcijan, błędem jest jakiekolwiek zakładanie, że ludzka istota jest dobra. Z natury dobra i tylko czasami popełnia jakieś tam grzechy. Że człowiek rodzi się dobry albo przynajmniej neutralny moralnie, i kiedy popełni pierwszy grzech, no to oczywiście zgrzeszył, ale e, no jest odpowiedzialny za ten grzech. A, nie, Biblia tego tak nie przedstawia. To jest humanistyczna i to taka humanistyczno-oświeceniowa koncepcja e, człowieka. Że człowiek jest zasadniczo dobry, tylko w pewnych okolicznościach staje się zły. Nieprawda. Ludzkie serce, mówi Biblia, jest złe od początku. Od młodości. Psalm 51. W grzechu poczęła mnie moja matka. Naprawdę. Musimy o, tym, musimy o tym pamiętać i musimy pamiętać, że człowiek jest, że człowiek, dlatego człowiek potrzebuje zbawiciela i potrzebuje zbawienia. Dlatego potrzebuje zbawienia od gniewu Bożego. Ponieważ jest grzeszny od urodzenia. Taka jest prawda. I, I tak podchodzimy do wszystkich osób. Niezależnie, czy one są LGBT, TGLB czy cokolwiek innego. To nas nie interesuje. Po prostu nie. I nie chcę się dać wciągnąć w taką, w taką retorykę, właśnie tego typu, ale mówię o tym tylko po to, aby przestrzec ludzi, żeby się nie dali w to wciągnąć i nie, i, i nie dali się, nie pozwolili sobie na redefinicję chrześcijaństwa. Ponieważ. Ta osoba zdefiniowała chrześcijaństwo i powie, to jest moja definicja chrześcijaństwa, i wara wam od tego. Proszę bardzo, możesz sobie zatrzymać swoją definicję chrześcijaństwa. Nic mi do tego. Ale to nie jest definicja, którą znajdziesz w Piśmie Świętym. I więc nie mów, że się posługujesz Pismem Świętym, aby definiować swoje chrześcijaństwo, bo, bo tego nie czynisz. Bo tego nie czynisz. Trwasz w buncie przeciwko Bogu. Trudno. Um. Mam wrażenie, że tego typu redefinicje chrześcijaństwa to jest powolutku podstawa do budowania takiej pan religijnej wspólnoty, tak, ekumenicznej, gdzie, gdzie wszyscy będą stali niezależnie od tego, w co wierzą, jak wierzą, każda prawda będzie miała równą wartość w stosunku do innych. Um, i my wszyscy będziemy czcili jednego Boga, bardzo mało określonego, Boga, który wszystkich, wszystkich kocha i, i, i wszystkich chce przytulić do swojego serduszka, niezależnie od tego, jak bardzo tkwią w grzechu. Um, wiecie, niestety niektóre religie, nawet chrześcijańskie, na to pozwalają i podejście niektórych chrześcijan, nawet ewangelicznie wierzących, niestety na to pozwala. E, Okej. Okay. Dużo dzisiaj tego było mam nadzieję, że gdzieś tam sobie te sprawy w zaciszu własnej komory modlitewnej przemyślicie będą, że będą one dla was pomocne w tym jak będziecie postrzegali świat święte słowa Bożego zostawiam was tym kochani błogosławię was wszystkich życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień